Normalnie nie wiem, jak muszę się przywitać. Adok Ciak. Hello. Z tej strony ponownie Starki oraz siostra. A oto już ostateczne spotkanie przy wychodzeniu na zewnątrz, aka move out, aka wyprowadzka, przeprowadzka, czy jakkolwiek. Dzisiaj poznajemy największy sekret wszechświata, czyli to, że nasz szef to jest w rzeczywistości szczur. Oraz ukończymy grę. Bo ja to po prostu wiem. Więc bez większego mordzenia. Do dzieła. Uwaga, uwaga. To by zabrzmiało złowieszczo. I co z tym, bo ja nie rozumiem chyba, co my tu mamy robić. Co teraz? Ja musimy mieć do tartów, tak? No ale... To król szczurów pakunkowych! Nie możemy pozwolić, by uszło mu to na sucho! Nie pozwolimy! Dostanie prosto w pyszczek! Certyfikat to od certyfikowanych pierdów! Musimy poważnie, patrz. Musimy zanieść to tam. Okej, i co? I stanąć na guziki. I co, my tu... Uf, nawet tego nie lubiliśmy, ale to coś tam, coś tam, okej. Ciekawa sprawa. Nawet tego nie lubiliśmy, ale to nas boli jakoś, tak? Jak na razie zapowiada się to w miarę easy. Pewnie z czasem się mocno utrudni. No ale cóż. Nie musicie zabrać naszych zapasów mebli, nie możecie. O nie, się utrudniło znacz... Nie. Okej. Ciekawe, po co mu taki wielki mech bojowy, skoro i tak nic nie robi. Poza utrudnieniem nam życia. A teraz siostra, proszę cię, dojdź tutaj chociaż raz bez umierania. No, serio? Użyłaś nie tylko siebie, ale też przedmiot. Biedny mebel. Dzięki, siostra. Nie ma innych mien. Nie, wcale nie. I fajne. Dobra. Zapłacicie za to, ale nie my, bo to ukradliśmy. Aha. O nie, piu piu, się zaczyna jakieś. No to jest easy. Po prostu za jakiś czas będą się tu ustawić, abyś pił, tak? Mhm. Naprawdę easy. Musimy po prostu uważać na te pił. Pewnie później będzie tego więcej, ale póki co jest easy. Dobra. A upotrzebowaliśmy tych mebli. To będzie pewnie częściej robił piu. Tak? Teraz robił piu non-stop, tylko trzeba się dostosowywać do wzorów. No to już jest trochę cięższe. Ale musimy dać radę. Potem się znowu zmieni to, co oni robią, jeśli się nie mylę. Jak myślę, to zostało trafione, jak ogień tego nie dotknął? Nie wiem. Jakim cudem oni nie boją się strzelać do swoich ukochanych mebli tym ogniem. No i znowu umarłem. Gdzie przedmiot? On tutaj leży. A czemu? I to jest jakaś książka? Chyba to jest jakiś wzór chyba w tym, jak oni to robią. Dobra. X? A? Górę, dół. Tak. Jest dużo bardzo podobnych, ale tak. Jak już ten przedmiot straciliśmy, a my przeżyliśmy? Nie wiem. Nie wiem też. Nie wiem, może warto spróbować rzucić tym czymś. No, ja chyba bym tak próbowała. O,
Dobra, nawet nie trzeba było. Aj, tylko nie meble, to źródło naszej mocy! Aha, czyli to jest jakieś pił rakiety. A, przeszkody. A to mam pod samochód. Czyli miliony przeszkód tu będą i po rakiety. Prostu. Aha. No. I co to ma spowodować? Okej, tylko co to ma spowodować, bo dalej nie widzę w tym nic trudnego. Czas na pójść. Super. Nie, szczerze nie widzę w tym nic trudnego. Dobra. To był nasz ulubiony element, oddawajcie! Te rakiety szybciej spadają. No cóż. Jesz więcej mebli. Daj, da radę co zrobić. To się wydaje dużo bardziej sprawiedliwe i możliwe do wykonania niż to, co było przed chwilą. Ja się wiecie, zniszczę z tymi płomieniami. Dobra, poczekajmy na tą rakietę. Zablokowało się. Jak się zablokowało, to trzeba skoczyć. Najczęściej pomaga. To naokoło trzeba. Poczekaj. No idziecie, idziecie. Mamy chwilę spokoju. Nie, tędy nie przejdziemy. Dołem będzie łatwiej chyba. Wiem, że tutaj też się potrafi zablokować, ale to jest najłatwiejszy sposób. Dobra. Myślałam, że nasze... Okej. Poczekaj chwilę. Umiejętności robienia w koło pasą w gorszym stanie. Dobra, jest! Jest! Boss fight po prostu! Już ten kawałek naprawdę utrzymał! Aha. Trzeba iść starczą, żeby nas pił laserowe nie zabiło. To będzie easy w miarę. Taki po prostu boss fight. Nie, serio, moim zdaniem to jest bardzo zi. Aha. Aha, czyli teraz się... To... Samodzielniły te piły, okej. Okay. Ale i tak to jest dalej i zi. Jak to? Ta gra jest zbugowana. A teraz ci powinienem powiedzieć, że nie zbugowana, tylko zratowana. Bo nie ma tu bugów, tylko są szczury. Ha, 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 bardzo śmieszne. Dobra. Dobra. To nawet nie jest nasza ostateczna forma. Okay. Miałam kiedyś problem. Właśnie. I tutaj trzeba po prostu unikać tych laserów. Tak. Chodzą w jakimś konkretnym schemacie, czy losowo? Tak. Temat mają. Mają trochę za duże hitboxy, z tego co mi się wydaje. Hitboxy, czyli? No, obszary, w których cię trafiają. To mnie samej udało się to przejść, a było dokładnie tak samo. Nie, nie mówię o tym, że to... prawie. Tylko po prostu, że miałem za dużo trochę obszaru, że to jest wymagające. No, ja byłam na ostatnim laserze i mnie ścięło raz. Dobra, siostra. Dawaj to. Do góry. Dobra. Trzymam się. I to zniszczy to. Laser to zniszczy. Zamiast się trzymać, powinnaś próbować podskoczyć. Dawałam. I to wyciągnąć. Nie, się trzymałaś. Było widać. Po prostu się trzymałaś. No jasne. Nie powiem, że to było trudne. Bardziej to jest wkurzające niż trudne. A takich rzeczy nie będę ukrywał, nie za bardzo lubię. Które nie są trudne, tylko jak mówię, wkurzające. Miało wiele momentów Super Mario Odyssey. Nie były trudne, po prostu były wkurzające. Nie powiedziałbym. Bo znam Super Mario Odyssey i tam nie było za dużo wkurzających momentów.
Wiesz, jak grasz z jełopem i jesteś jełopem. No super. Musiałaś... Musiałaś, gru... O, jeszcze nie masz checkpointa. Ja. A nie, nie zaliczymy tego poziomu. Zaliczymy. To jest przedostatni przedmiot. Tak. A my już jesteśmy na początku czekolady. A zgaduję, że ostateczne wyzwanie będzie jeszcze gorsze. Ja nie miałam takich problemów z ostatecznym. Jak z tym. Musiałaś stanąć tak, żeby nam to spaliło? Nie. A mi się wydaje, że tak, że po prostu ty to robisz nawet po części celowo. Nie. No nie. Wcale tego teraz nie było, nie byłeś w stanie zaobserwować. Że celowo poszłaś do góry, żebyś zginąć. Tak. Chcesz po prostu przedłużyć odcinek, żeby dłużej sobie to pobrać. Ja naprawdę... Naprawdę co? Wpadasz nie tam po to, żeby... Sobie. Nie powiedziałbym. Nie potrzeba koordynacja, nie łażenia byle jak. Koordynacja. No i idziesz do góry, chociaż wiesz, że tam lasery są, bardzo mądre. Chciałam się przemknąć. Nigdy nie stawaj pionowo, zawsze trzeba to być poziomo. Wiem, że jest trudne, ale jak chcesz pionowo, to od razu ci lasery zabiją. I to jest akurat oczywiste. No chyba, że już uciekasz od ostatniego, to wtedy można stanąć. I stoisz pionowo. Halo, czemu nie idziesz wyżej? No, idziesz na dół. Po co wyżej? Przecież laser na nas by wjechał. No ale ciągniesz w drugą stronę, specjalnie, żeby tu utrudniać. Nie. To współpracuj. Ja ci tłumaczę, żeby na nas... I co z tego, że laser by na nas... Musiałeś ciągnąć tak, żeby na pewno na nas wpadł. Gdybyś ciągnął w moją stronę, to może byśmy to przeżyli. Musisz na mnie wrzeszczeć. Nie, nie muszę, masz rację. Ale mam tylko dosyć, bo po pierwsze ty każesz mi grać w tą grę, błagasz mnie o to, a potem ty robisz wszystko, żebyśmy na pewno umierali, co chwilę. Nie, nie robię wszystkiego, żebyśmy na pewno umierali. Dziwne, bo wygląda inaczej. Po prostu nie umiem. To dziwne, mówisz, że tą grę ukończyłaś. Pewnie z jakimś poradnikiem. Nie. Gdybyś ukończyła ją, to byś wiedziała, że nie można stawać pionowo i Boże, trzeba... stałam pionowo i nic mi nie było. No na pewno. Jak jesteś pionowo, to jesteś tak, że zawsze jeden z dwóch laserów cię trafi. Na poziomu potrzebujesz unikać tylko jednej warstwy. No po co idziesz do góry? Teraz można górą przejść. Dopchaj to do końca już. Podskocz do końca. Byłabyś w stanie, gdyby ci zależało. Zależało mi. Nie. Było widać, że ci skakałeś w miejscu, zamiast próbować się obracać delikatnie przy tym. Jak miałam się obracać? Normalnie, tak jak ja to za każdym razem robię, kiedy spadam. Bo to i tak nie ma znaczenia, jak złapię. W końcu i tak nas zniszczy, chociażby pod koniec. Po prostu. Jak nie przestaniecie, napiszemy wam okropną opinię. Recenzję, nie opinię. I co teraz niby? Nie rozumiem. Opinię. I co, po prostu musimy to zanieść? Nie. Aha. I ostatnie jest takie, byleby to zrobić po prostu. Dobrowadzę. No dziękuję. Nareszcie koniec. Udało się! A teraz ruch kończący. Hej, dostawy pak mor, nigdy nie zapomnę. I co, jeszcze sobie dalej sruwa. I uciekł. Gdzie może dalej kraść paszki. No.
I teraz magicznym zdaniem pewnie wróci szef. Wrócić klasztorów, daje się znieść wychodkowi, co? Spędzić się w płonących pięści, ale nie daje się poparzyć. Dziwne, spytacie w męty. I tak jak bez sensu. Widzisz? Nagle magicznie wrócił. Mówię, to są szczury. To by są szczury, ja wam to mówię. Cześć wszystkim, wróciłem z duchowych wakacji wellness z jogą dla menadżerów nauczycieli zbiorstw. Co straciłem? I czemu nie polecą kanapy? Coś straciłem. Pomagaliśmy tajemniczemu klientowi się przeprowadzić, ale pociąg zabrał wszystkie rzeczy. Dowiedzieliśmy że tajemniczy klient to tak naprawdę były szczury pakunkowe, które wrobiły nas w kradzież mebli. Więc polecieliśmy w kosmos i znaleźliśmy król szczurów pakunkowych i król szczurów pakunkowych na mnie spojrzał i go pokonaliśmy. A teraz wszyscy zyskali swoje rzeczy. I burmistrz da nam klucz do miasta. No nie sądzę. Mówiłem wam, żebyście nie pakowali się w tarapaty, póki mnie nie ma. Czy klient przynajmniej wam zapłacił? My wsadziliśmy klienta w powietrze, więc nie. Aha, nie mogę się na was długo gniewać. A mamy najlepszego szefa pod słońcem, który jest szczurem, ja wam to mówię. Co? I co teraz? Ja wezmę szefa. Klucz? Dopakmy. Czyli dostaliśmy klucza jednak. Do ciężarówki. Uratowano pakno. Okej. Ja mówię, szef będzie szczurem. W jakimś dalceku się o tym przekonacie. Czy coś? No i cóż, to było szybkie. Nigdy więcej. Okej. No nie wiem, co mam powiedzieć o tym wszystkim. Spodziewałem się więcej, spodziewałem się mniej. Spodziewałem się, że szef się w końcu przyzna, że jest szczurem pakunkowym. A widziałem owce znowu. No ale niestety szef jest taki zły, niedobry, że się nie przyzna. Bo nie jest. To jest szczur. Jak ja dziś tłumaczę, że nawet nóg nie ma, się porusza. Pierwsza sprawa i drugie, że odzywa się, kiedy to są zwykłe kartony. Jesteś odzywającą się doniczką. Nie, jestem zmutowaną roślinę, która wystaje jedno oko z doniczki i na głowie ma gołębie. To co innego. No cóż. Tego bym się, że nie spodziewał się. Ale cóż, udało się ukończyć. Siostra, jakieś przemyślenia? Nie wiem, może krytyka, jak to źle kooperowaliśmy, jak to źle się grało, jak to coś... Nasza kooperacja to jest jak połączenie... Musimy przyznać, napisy końcowe są jak zwykle brzydkie, a przynajmniej można szukać stosłowiec, albo słuchać muzyczki, która jest w miarę fajna. Jak coś złego w matematyce w połączeniu z matematyką. Co? Nie wiem, koniec? Czyli jednak będą DLC-ki, skoro daj znak zapytania. I znowu są owce. I standardowa muzyczka medali w kosmosie. Wspaniały przeprowadzki, udało ci się uczalić Pac-Mor i cały świat. Ale jest więcej pracy do zrobienia. Nadal musisz osiągnąć złote czasy. Zależy od tego reputacja naszej firmy. Wyczytaj mi, pokaż im, kto tu jest szefem. To znaczy, ja nim jestem, ale wiesz, co chodzi. Z osiągnięcia dodatkowych celów możesz na jeszcze zdobyć żetony. Zostały jeszcze pieniądze, które można wydać na odblokowanie poziomów w salonie automatów. Zostawiłem ci coś, dobra, też było. Próbujemy zdobyć to pudełko. Nie. To już koniec. Mówiłem, nigdy więcej. Możemy pojeździć, coś spróbować jeden raz, góra trzy, ale nigdy więcej, nic więcej. Jeszcze dzisiaj ta gra zniknie z mojego komputera. Była fajna, ale nie. Ostateczne starcie naprawdę zepsuło mi opinię na temat. A może pociapongu trzeba? Ty dawaj, próbujemy pociapongu. Skąd wiesz, że to tutaj? No bo widzisz, bo widzę, że to jest pudełko i ono się unosi. Zresztą dobra. Wielkiego znaczenia to nie ma. Masz jakieś przemyślenia? Ta gra była fajna, ale w ostatecznym starcie był mech.
Spodziewałem się więcej, spodziewałem się mniej. Spodziewałem się, że to będzie, jeśli już wyzwania, nie wkurzanie i jakieś trudne rzeczy, które są po prostu wkurzające, ale nie do końca trudne. Jakieś pudełko. No to fajnie, niech sobie będzie. Oczywiście, jeśli znacie jakieś inne gry, które idealnie się nadają do koopa w naszym wykonaniu, piszcie, tylko błagam, niech to będą gry chociaż bardziej w moim stylu niż takie jakieś przeprowadzki czy coś takiego. I niech nie polegają całkowicie na koordynacji ruchowej. Naszych palców. No cóż. Pa. No właśnie, trzymajcie się. Hej, hej.